jak powinien zachowywać się sprzedawca w sklepie albo kelner, kiedy wie o tym, że będzie miał 20 klientów między 10 a 14, ale wie o tym, że no, ilu będzie takich klientów super, takich super przyjemnych i tak dalej. Dwóch, trzech, nie? No, pewnie tak. Czterech. A ilu z tych 20 będzie takich upierdliwych, trudnych, nieprzyjemnych? Dalej będzie trzech, czterech. Też, okay? Tak? Mhm. To się nazywa naturalna polaryzacja, okay. 20-60-20. I teraz uwaga. Kelner, jak ma sobie dać radę z psychą? Bo kelnerzy często mówią, problem, przychodzi taki cham, jak on się zachowuje i tak dalej. Weź sobie trzy kratki, narysuj sobie takie trzy krateczki i otwórz o 10, no i wchodzi pierwszy klient. No wchodzi, dzień dobry, proszę uprzejmie. No to fajnie. Wchodzi drugi, dzień dobry, o jak fajnie, że tu jestem, cieszę się, miły taki. Wchodzi następny tego. No to przy piątym kliencie powiesz, cholera, gdzie jest ten negatywny? No, że ma być ich czterech, jeszcze nie ma. Zaczynasz się denerwować tym, że ich nie ma. Nagle wchodzi gość i mówi, dzień dobry, proszę uprzejmie. Dobrze, ja nie potrzebuję, ba. I idzie, nie? A ty wtedy mówisz, proszę pana, to jak coś, to jestem tutaj. Mówi, jest. No przecież czekam na niego. Idziesz do tego, do tych kratek, skreślasz jedną kratkę i mówisz, jeszcze tylko dwóch zostało.